świeci. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku iista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku iista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku iista niechaj mu świeci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zanim rozpocznie się msza święta pogrzebowa, ofiarujemy za duszę zmarłego Aleksandra część chwalebną różańca świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie. Tajemnica piąta, ukoronowanie Matki Bożej w niebie na Królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej, nieść krzyża snój. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, tulisz w ojcowski płaszcz, roniąc mnie w nim. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.
być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień. Za Tobą życiem swym iść jako cień. Daj tylko, Boże, dusz obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył grobowy głaz. Być bliżej Ciebie chcę, to me pragnienie czuj, bo ja jest dzieciem Twe, Tyś Ojciec mój. Być bliżej Ciebie chcę, to me pragnienie czuj, mom ja jest dzieciem Twe, Tyś Ojciec mój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się na mszy świętej pogrzebowej naszego brata Aleksandra, taty księdza Mariusza, z którym dziś łączymy się poprzez przekaz także internetowy na kanale YouTube'a. Ten przekaz za pośrednictwem telewizji palotyńskiej jest realizowany. Serdecznie go też pozdrawiamy, współczując rodzinie i także księdzu Mariuszowi śmierci męża, taty, ojca. Dziękujemy Panu Bogu za życie, które jest darem zawsze, za życie świętej pamięci Aleksandra. Witamy dzisiaj wszystkich tu obecnych ojców palotynów z ojcem prowincjałem także na czele, kapłanami, prezbiterami, także rodakami, wszystkich godności, urzędów również. Moi drodzy was, bracia i siostry, droga rodzino, wszystkich tu obecnych oczywiście, którzy przybyli na tą uroczystość pogrzebową, modlitwą swoją chcemy objąć świętej pamięci Aleksandra, wiedząc, że ta modlitwa jest wielkim darem z naszej strony i oczywiście nigdy nie powinna być jednorazową formą, lecz pamięć modlitewna powinna duszom zmarłych towarzyszyć jak najdłużej w naszym życiu. Z miłosierdzia także i dla nas samych ważne. Prosimy o łaskę przygotowania się również dla siebie samych, o dobrą śmierć dla nas tutaj zgromadzonych. Niech ta modlitwa nas jednoczy jako Kościół przecież. Aby nasza modlitwa podobała się Panu Bogu, ale przede wszystkim, by niosła zbawienną pomoc świętej pamięci Aleksandrowi, za którego się modlimy, którego składamy na tym ołtarzu, aby mógł oglądać Boże oblicze. Najpierw spójrzmy w nasze serca, prosząc o zmiłowanie nad nami, aby Bóg przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, nasze ludzkie słabości, obdarzył nas swoim miłosierdziem, a przez to, by nasza modlitwa była Jemu miła. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty zawsze litujesz się i przebaczasz. Pokornie Cię błagamy za Twojego sługę Aleksandra, któremu kazałeś odejść z tego świata, ponieważ na ziemi Tobie wierzył i ufał. Wprowadź go do prawdziwej ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Zanim narodziły się góry, nim powstał świat i ziemia, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo strasznocna. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Alleluja, 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 alleluja. Pójdź
Jesteście błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodny Ojcze Prowincjale, drodzy prezbiterzy, kochana rodzino, wszyscy wierni, zgromadzeni, bliscy, znajomi. Świętej pamięci Aleksandra, także czy także księdza Mariusza, który na pewno z nami łącząc się, cieszy się waszą obecnością, tą obecnością modlitewną, która jest tak bardzo ważna, potrzebna, która wspiera na duchu każdego kapłana, któremu umiera tato czy mama. Tego doświadczamy my wszyscy, księża czy ojcowie zakonni. A potem doświadczamy tej także modlitewnej bliskości, wsparcia duchowego rodziców, zwłaszcza właśnie rodziców przez całe życie kapłańskie. Święte obcowanie, wierzymy w to bardzo mocno. To wielki dar Kościoła, tego, który pielgrzymuje, tego, który już triumfuje w chwale, czy jeszcze oczekuje na oczyszczając się na zbawienie. Gromadzimy się przy trumnie świętej pamięci Aleksandra w kościele, który był przez niego szczególnie umiłowany. Tutaj przyjął sakrament chrztu świętego, tutaj przecież tak bardzo chętnie się modlił w tym kościele. Jesteśmy dzisiaj wszyscy razem w ten piękny dzień wakacyjny, lipcowy. Także bracia z Róży Różańcowej, do której należał. Ile razy uczestniczymy w pogrzebach naszych bliskich, znajomych, ale zwłaszcza bliskich, tyle razy myślimy intensywnie o naszym przemijaniu. Zawsze patrząc na katafalk i spoczywającą trumnę, wiem, że i ja tu spocznę, tu czy w innym miejscu. Przez ten moment modlitwy mszy świętej, różańca wcześniejszego, też, oby tak było, bo też nie wiemy, tego daru też można nie dostąpić. Spokojnej modlitwy. My dobrze wiemy, co się działo ostatnio i dzieje nadal w wielu miejscach na ziemi, gdzie nie miało możliwości wielu naszych braci i sióstr dostąpić takiej modlitwy w kościołach, od razu pogrzebani w różnego rodzaju paczkach, można to nazwać, albo skremowani nawet, tak, i nie dopuszczano w ogóle do modlitwy, do egzekwii pogrzebowych kapłanów. Nie zawsze więc to jest możliwe. A więc dziś tu obecni wiemy, że to jest także dar od Pana Boga. Że możemy w spokoju, w radości również i w zadumie towarzyszyć świętej pamięci Aleksandrowi i jego rodzinie. W psalmie czytamy, że miarą naszego życia, przed chwilą żeśmy to słychali także, jest lat 70,
a jeśli mamy siły, to lat 80. No nie zawsze się to sprawdza. Podają nam w informacjach, że 8-latek wpadł pod szynobus i zginął tragicznie, do wczoraj chyba. Nie zawsze tak jest, więc czasem jest to nieuleczalna choroba. W swoim życiu pewnie nie jeden z nas odprowadzał na cmentarz to ministranta, to dziecko, które uczył chociażby. Też tak się zdarzało. Czy ucznia w szkole średniej. To jest też dopuszczane przez Pana Boga. Śmierć boleśnie, niejednokrotnie przecina nić naszego życia, bez względu na wiek. No i godzimy się z tym, ale nie jesteśmy sami na ziemi na zawsze. Wiemy, że przemija postać tego świata, my wcześniej czy później, niejako kończymy się, tak? Śmierć, która dotyka nas, nie jest bezsensowna i to też nie jest niezrozumiała. Ma swój sens, ale tylko w świetle wiary w Boga, w świetle właśnie wiary w Boga. Poza Bogiem nie da się jej właściwie pojąć. To będą próby, różne filozofie, różne pomysły. Oglądałem film Medicus, nie tak dawno nakręcony. Rzecz dzieje się w XI wieku. A więc powiemy średniowiecze głębokie, tak? Medycyna poszukują w Wielkiej Brytanii, w Londynie, czy w Brytanii wtedy, sposobów leczenia chociażby katarakty i umieją leczyć tą kataraktę dzięki temu Żydzi zresztą, medycy żydowscy, którzy pobierali te nauki w dalekim kraju i mieście pod panowaniem szacha, tak, perskiego. I tam muzułmanie. Jeszcze trzeba tam się dostać, żeby pobierać te nauki, żeby coś się dowiedzieć, żeby można było pojąć organizm ludzki jeszcze wielką tajemnicą owiany. Nie do pomyślenia jest robienie sekcji zwłok, poznawania tajemnic wszystkich, które dzisiaj znamy o człowieku, o jego organizmie. Ale głębiej chodzi o tajemnicę śmierci. Ci ludzie różnych wyznań, którzy uczą się czy studiują w tej szczególnej akademii medycznej pod opieką szacha, po prostu są różnych wyznań. Tylko bogaci, tylko mający szczególne zdolności tam trafiają, poznają filozofię od Arystotelesa począwszy, ale każdy patrzy na śmierć inaczej i mają od razu powiedziane, żeby jej nie traktować jako wroga. To nie jest wróg medyka. Trzeba się z nią oswoić. Przychodzi dżuma. Teraz czytam, że w Mongolii wewnętrznej dżuma jest dzisiaj, w tym czasie, w tym wieku, że zaczęła się zaraza. I tamte czarna jakaś taka właśnie zaraza, wrzody pękające. Nie wiedzą nic przecież o bakteriach, zarazkach. Próbują to leczyć sami ci medycy. Niektórzy z nich się zarazili. I patrzą wprost w niebo, w firmament, wiedząc, że spotkają się z Bogiem. Na różny sposób go rozumieją. Żydzi inaczej, muzułmanie inaczej, chrześcijanie jeszcze inaczej, bo też i tam się trafiają chrześcijanie, którzy w sposób niezwykle ukryty tam się przedostali do takiej nauki, by je pobierać. To w filmie. Ale w człowieku jest ciągle to samo pragnienie poznawania i odkrycia tajemnicy, tajemnicy śmierci. Powtarzam, bez Boga nie ma ona, ta tajemnica, żadnego wytłumaczenia. Jest bezsensowna. Poza Bogiem nie ma prawdziwego szczęścia, nie ma prawdziwego wiecznego szczęścia, jeszcze trzeba dodać. A wieczność nie jest wcale zrywaniem kolejnych kartek z kalendarza, które to robimy, czy przekreślamy, tak, dni upływające. Ale to może przypominać taki moment całkowitego zaspokojenia, całkowitego zanurzenia się w pełni. Pełnia mnie ogarnia. Obejmujemy tą pełnię, a ona ogarnia mnie. Będzie to moment zanurzenia się w oceanie nieskończonej miłości, w którym czas przed i po już nie istnieje. Wyraża to Jezus w Ewangelii według świętego Jana.
Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. O tym musimy myśleć, jeśli chcemy pojąć, ku czemu dąży nasza nadzieja, chrześcijańska nadzieja. Czego oczekujemy od wiary, od bycia z Chrystusem. Dlatego człowiek wierzący powinien kierować swój wzrok nieustannie ku temu ostatecznemu celowi ziemskiej pielgrzymki, a to niebo właśnie. Idę przecież przygotować wam miejsce, mówi nauczyciel do uczniów, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Dla wierzących dzień śmierci nie jest dniem, końcem wszystkiego, ale jest przejściem do nieśmiertelnego życia. Jest dies natalis, dniem ostatecznych narodzin. Gdy idziemy za Chrystusem drogą, prawdą i życiem, myśl o niebie napełnia nas pokojem, odwagą, byśmy pośród trudów codzienności zachowywali niezłomną nadzieję, że będziemy mieli udział w radości świętych obcowania, którzy nas poprzedzali, poprzedzili, poprzedzą. Każdy z nas jest powołany do świętości, przecież. Człowiek pochodzący stąd to świętej pamięci Aleksander, którego dziś żegnamy, który w sposób szczególny umiłował tą swą małą ziemską ojczyznę, który był z nią uczuciowo związany, jej poświęcał swój czas, siły, talenty. Tutaj założył rodzinę i wraz ze swoją żoną Barbarą wychowywał swoje dzieci, w tym syna kapłana, księdza Mariusza. Jako dziadziu także cieszył się wnukami. Wnukowie przeżywają to też na swój sposób, jeszcze malcy. Jako mąż i ojciec ciężko pracując wykonywał różne prace, różne zawody, także rolnictwo przecież tutaj też jest częścią życia. Dbał z całą odpowiedzialnością o swoją rodzinę, kochał swoją parafię i czuł się z nią związany. Był człowiekiem miłującym Chrystusa i Kościół Święty. I patrząc dzisiaj na jego życie i dziękując Panu Bogu za ten dar dla nas, musimy pamiętać, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Żaden z nas, jego dziecię, syn, córka, dziećmi jesteśmy Boga, jesteśmy chciani przez Niego. Żaden z nas nie może zostać odrzucony przez Boga i nie będzie, jeśli my tego sami nie pragniemy. On chce nas przygarnąć i nie chce się pogodzić z utratą żadnego z nas. Wielokrotnie daje o tym do zrozumienia. A Syn, którego posłał, no jest po to, by każdy człowiek miał życie wieczne i miał je w obfitości. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, mówi Chrystus. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Będziemy to śpiewać, tę antyfonę także dzisiaj. To jest rękojmia wiary naszej. Pewność, że umieranie to wychodzenie na spotkanie ze zmartwychwstałym. A może inaczej, On wychodzi na spotkanie, gdy my przekraczamy tą cienką granicę. On wychodzi, każdemu z nas wyjdzie na spotkanie wraz ze swoją matką. Każe Jezus tylko bać się jednego rodzaju śmierci i to jest ważne. Jeżeli mamy czegoś się bać, to tylko jednego rodzaju śmierci, śmierci duszy, którą sprowadzamy na siebie przez grzech śmiertelny, ciężki, zamykając Bogu możliwość działania łaską swoją w naszych sercach, a przez to też i do szczęścia i życia wiecznego. Żyjmy więc tak, żebyśmy mogli umrzeć w Chrystusie, a umierając w Chrystusie, to znaczy umierać w Chrystusie, to znaczy zaufać Jego woli, to oddać siebie, swoją duszę, swoje życie w Jego ręce, jak On swojemu Ojcu. Mamy oddać Jemu, naszemu bratu, naszemu przyjacielowi, naszemu dobremu pasterzowi, własny los w Jego ręce. Zaufać. I tak ufamy, że nasz zmarły brat świętej pamięci Aleksander dotarł do krainy życia wiecznego, w tej końcówce życia cierpiąc wiele. A jeżeli cokolwiek uniemożliwia mu jeszcze pełne oglądanie dóbr Pana,
które były dążeniem Jego życia, to dziś wznosimy naszą modlitwę, ażeby chwila ostatecznego, niosącego radość spotkania z Bogiem została Mu przyspieszona. Nasze wszystkie uczucia składamy w dłonie Matki Bożej, którą kochał. I niech ona, Matka Słowa Wcielonego, Matka Ciała Chrystusowego, które przecież wiele razy przyjmował w swoim życiu do serca, będzie dla niego radością. Niech wyjedna mu łaskę oglądania błogosławionego owocu żywota, jej żywota, Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli już mówię o ojcowie Palotyni, tak lubię mówić o ojcach zakonnych zawsze, więc ojciec Mariusz, można i też ksiądz Mariusz, napisał swoje słowo, które pragnie przekazać moimi ustami. Nie mamy takich możliwości, jak to ksiądz Rydzyk łączy się i w czasie nabożeństwa przekazuje, transmituje się jego słowa. Więc przynajmniej w ten sposób to słowo księdza Mariusza wam odczytam, które chcę, by tutaj wybrzmiało. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Te słowa wypowiadałem wiele razy przy okazji celebracji tak wielu pogrzebów, zwracając uwagę ludzi na to, że z Bogiem i w Bogu zawsze żyjemy. Dzisiaj w taki sposób powtarzam je po raz kolejny, tym razem dziękując Bogu za mojego tatusia. Dziękując Bogu za to, że już nie cierpi, za to, że zwłaszcza po tych ostatnich latach cierpień pozwolił mu już odpocząć. Nie muszę przedstawiać nikomu mojego taty, znacie go wszyscy bardzo dobrze. Jestem świadom, że każdemu z was w tym momencie towarzyszą różne wspomnienia dotyczące osoby mojego ojca, tak barwne, jak barwne jest życie. Ja tylko chciałbym podzielić się z wami takimi dwoma obrazami, które utkwiły mocno w mojej pamięci. Po pierwsze, to, że nigdy nie odmawiał pomocy. Jeszcze jako dziecko pamiętam, że nieważną była pora dnia czy nocy, wystarczyło, że ktoś zapukał do okna i powiedział: Stachu, pomóż, a on się ubierał i wychodził. To starał się w nas zaszczepić. Druga rzecz, która jest żywa w mojej pamięci, to jego modlitwa, zawsze na kolanach. Wstyd się przyznać, ale mimo że widziałem to wiele razy, to tak naprawdę przykuło to moją uwagę dopiero, kiedy zostałem księdzem. W swój specyficzny sposób starał się nas nauczyć miłości do Boga i do drugiego człowieka. I za to mu dzisiaj dziękuję. Korzystając z okazji, pragnę w imieniu mojej mamusi, moich sióstr i braci podziękować wszystkim za modlitwę i udział w pogrzebie mojego taty. Dziękuję wszystkim parafianom, księżom mojej parafii. Składam te podziękowania na ręce księdza proboszcza. Pragnę również podziękować moim współbraciom. Wasza obecność i modlitwa dzisiaj to nieocenione wsparcie, jakiego udzielacie mojej rodzinie, dzieląc z nią ból po śmierci mojego taty, zwłaszcza teraz, kiedy nie mogę być razem z nimi. W sposób szczególny pragnę podziękować księdzu Jerzemu Półtorakowi, który wspiera mnie i moją rodzinę w tych trudnych chwilach. Bóg zapłać wszystkim. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Wysłuchawszy Słowa Bożego, módlmy się wspólnie o zbawienie żywych i umarłych. Módlmy się za Kościół Chrystusowy na ziemi, aby postępowanie Jego członków świadczyło o ich wierze w życie wieczne i czekający ich sąd Boży. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego brata, świętej pamięci Aleksandra, aby Pan Bóg przebaczył mu popełnione grzechy i hojnie wynagrodził go za uczynione dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę świętej pamięci Aleksandra i wszystkich, których ta śmierć dotknęła, aby przetrwali trudne chwile, czerpiąc siłę z wiary w życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych,
aby szybko dołączyli do społeczności świętych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas biorących udział w pogrzebie, abyśmy należycie przygotowali się na godzinę naszej śmierci. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które przedstawiliśmy Tobie, oddając ostatnią posługę naszemu zmarłemu bratu Aleksandrowi, przez Chrystusa, Pana naszego. Bądź militościw, Boże nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego, według litości Twej niepoliczonej, chciej smazać mnóstwo przewinienia mego. Obmyj mię z złości, obmyj tej godziny, oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma. Moja uznaję wielkość mojej winy i grzech mój zawsze przed mymi oczyma. Moja uznaję wielkość mojej winy i grzech mój zawsze przed mymi oczyma. Złożyliśmy na ołtarzu dary chleba i wina. Dołączmy do tych darów całe życie świętej pamięci Aleksandra, to dobro, które było naszym udziałem, ale i to, co było niedoskonałe, aby mocą Bożą, mocą Ducha Świętego, tak jak te dary, jego życie zostało uświęcone i przemienione. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Aleksandra i błagamy Cię, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu dobrym Zbawicielu, znalazł w Nim miłosiernego Sędziego, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę
razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszym słudze Aleksandrze, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jezus pozostawił nam tę najpiękniejszą modlitwę, w której możemy prosić naszego Ojca, który nas kocha, o to, co potrzebne, ale jednocześnie prosimy, aby przebaczył nam
to, co zawiniliśmy. Prośmy w tej modlitwie, śpiewając o życie wieczne dla świętej pamięci Aleksandra i by Bóg przebaczył mu wszystkie jego słabości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze serca i czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Jezus Chrystus, zmartwychwstały Pan, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiony. Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej. Mój Pan w tym sakramencie, pełen potęgi swej. To ten, co stąpił z nieba, co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał. Ja wiem, w kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc, to ten
przed którym światło świeci się dzień i noc. On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień, zwycięża mrok i grzechu, rozprasza śmierć i cień. Ja wiem, kogo miłuję, nad wszelki świata czar, kto poi duszę moją, kto zna miłości żar. To król nad wszystkie króle, wszechwładny świata Pan, co karmi duszę moją, ciałem i krwią swych ran. To król nad wszystkie króle, wszechwładny świata Pan, co karmi duszę moją, ciałem i krwią swych ran. Módlmy się. Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Aleksander, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilę. Droga rodzino, kochana pani Barbaro, mamo naszego współbrata księdza Mariusza, rodzeństwo księdza Mariusza i dzieci świętej pamięci Aleksandra, w imieniu całej prowincji Chrystusa Króla, zarządu prowincjalnego, księży radców, którzy tutaj też są, chciałbym wyrazić naszą jedność z wami. Ktoś powiedział, że śmierć przychodzi zawsze nie w porę i zawsze za wcześnie. I to jest prawda, bo mając 70 lat czy 70 kilka lat, to jeszcze za wcześnie. I można powiedzieć, że nie w porę, choć Pan przygotowywał go do tego spotkania przez wiele lat cierpień, choroby, przygotowując na to wieczne spotkanie, na oglądanie oblicza tego, który jest święty. A jednak śmierć przychodzi zawsze we właściwym czasie, szczególnie dla człowieka wierzącego, bo przez całe życie przygotowujemy się od chwili narodzenia. Przygotowujemy się do tego momentu, by zdać sprawę z wszystkich naszych dni, z wszystkich dokonań, i z tego, co nie zdołaliśmy zrobić, czy zrobiliśmy może źle, aby stanąć i powiedzieć Bogu, oto jestem z całym naręczem dobra, ale i z tym, co potrzebuję dotyku Twojej miłości. I trzeba wysłużyć sobie łaskę też, by stanąć przed Bogiem w szczególnym czasie. Jak powiedział ksiądz proboszcz, jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu nie moglibyśmy uczestniczyć
tak jak uczestniczymy dziś w pogrzebie. To jest łaska, że Pan Bóg dał tyle dni, abyśmy mogli też stanąć tu wokół ołtarza, przyjąć Komunię Świętą, zanosić nasze modlitwy. Ale myślę, że te dwa ostatnie miesiące, szczególnie czerwiec, kiedy wpatrywaliśmy się w Najświętsze Serce, w Boskie Serce Jezusa, pełne miłości i miłosierdzia, było szczególnym przygotowaniem do tego czasu spotkania w wieczności. I ten początek miesiąca, kilka dni, kiedy czcimy najdroższą krew Chrystusa, która obmywa nas z grzechu. To wszystko łaska, że możemy stanąć, zanurzyć się w tym boskim sercu i zostać obmyci Jego najdroższą krwią. I dziś ufamy, że świętej pamięci Aleksander, który przyjmował Chrystusa w Komunii Świętej, a więc zanurzał się w boskim sercu i przyjmował Jego ciało i krew, prawdziwe ciało i prawdziwą krew naszego Zbawiciela. Mocą tej krwi dziś, dzięki też ofierze mszy świętej, naszej modlitwie, już może oglądać Boże oblicze i może spoglądać w Tego, który Go stworzył, może spoglądać w twarz Tego, który Go zbawił i może przyjmować także uświęcenie Tego, który uświęca, Ducha Świętego. A więc staje w obliczu Trójcy Przenajświętszej. I ufamy, że spotkawszy Boga, doświadczywszy Jego miłości i miłosierdzia, nie będzie bezczynny, bo słyszeliśmy i wiemy, że w życiu tym ziemskim nie był bezczynny, był gotów do pomocy, a będąc już w niebie ma jeszcze większe możliwości pomagać nam, swoim najbliższym, żonie, dzieciom, wnukom, wypraszać łaski, które nam są potrzebne do dobrego życia. Przyjmijcie raz jeszcze nasze współczucie, naszą bliskość, ale i zapewnienie o modlitwach, nie tylko dziś, ale w całym naszym zgromadzeniu, w stowarzyszeniu i w zjednoczeniu apostolstwa katolickiego, do którego też należał poprzez to, że ksiądz Mariusz jest członkiem stowarzyszenia i zjednoczenia, to jego rodzina uczestniczy w tych dobrach, które są wypraszane każdego dnia, gdy modlimy się w szczególny sposób w modlitwach południowych za naszych krewnych, bliskich i dobroczyńców. Jest krewnym, bliskim, ale jest także dobroczyńcą naszego stowarzyszenia poprzez to, że wychował i dał naszemu stowarzyszeniu i Kościołowi syna kapłana. Niech Bóg obdarzy go łaską nieba. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. W imieniu księży i braci Palotynów należących do prowincji Zwiastowania Pańskiego pragnę złożyć serdeczne wyrazy współczucia i te słowa kieruję do naszego współbrata, księdza Mariusza. Należy on do prowincji Chrystusa Króla, pracuje obecnie na terenie prowincji Zwiastowania Pańskiego, oddaje swoje powołanie, swoje siły, pracy apostolskiej. Ale te słowa kieruję także do mamy księdza Mariusza, a żony zmarłego Aleksandra, do rodzeństwa, do wszystkich, których ta śmierć dotknęła. Bóg nie uczynił śmierci, przyszła ona przez zawiść diabła. Tak mówi Pan Bóg przez słowo Pisma Świętego, to słowa, które znajdują się w Księdze Mądrości. Bóg nie chce śmierci. Bóg pragnie zbawienia, a kiedy śmierć nas zasmuca, to dobrze, bo to jest oznaka naszej miłości, którą obdarzaliśmy i obdarzamy tego, który odchodzi, czy tą, która odchodzi. Pragnę zapewnić także o solidarności i modlitwie. Niech Pan Bóg przyjmie świętej pamięci Aleksandra do swojego królestwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
szczerze mówiąc, to nie sądziłem, że mi przypadnie w udziale ten zaszczyt z tego miejsca dzisiaj przemawiać. I tak pomyślałem, że człowiek spotyka się w różnych miejscach i w różnych okolicznościach. I te spotkania też powodują, że w nas pojawiają się różne wspomnienia. Jak tak sięgam pamięcią od nowicjatu w Nakopcu Wadowicach i te spotkania z rodziną księdza Mariusza, naszego kursowego, jest nas tutaj trzech. Kilku jest na różnych kontynentach, a kilku daleko w Polsce. To przepraszam, że to powiem, ale jakoś jak najbardziej to mi się utrwaliło to, że w tym nowicjackim spotkaniu, jak i na początku w seminarium, że jak albo Mariusz przyjechał z domu, albo ktoś z jego bliskich na pewno będzie ze sobą miał bardzo dobre ciasto. I to ciasto to jakoś utkwiło w pamięci. Smaczne ciasto, zwłaszcza gdy przyjeżdżała też Marta, najmłodsza siostra. Ja to pamiętam po prostu. Później też te różne spotkania, zwłaszcza gdy Mariusz przyjeżdżał z Wenezueli, to o ile pamiętam, to chyba za każdym razem, gdy był w Polsce, to byłem u Państwa w domu. I w tym domu, daleko od moich rodzinnych stron, a jednak czuło się taką niezwyczajną, zwyczajną atmosferę rodziny, bliskości, takiej codzienności. A w tym czasie, gdy już Mariusz był ze mną i w Jaroszowicach i później w Bubrce, to już często były też rozmowy i te pytania. Teraz też, gdy jest w Nowym Jorku, jak się tato czuje? I Mariusz mówił, że tato mało mówi, dużo planuje, ale widać, że cierpi. I w sobotę przyszedł do mnie SMS właśnie od niego, że tato zmarł. I tak szczerze powiem, to było to dla mnie duże zaskoczenie. Ten SMS chwilkę przed nabożeństwem pierwszosobotnim. I teraz dzisiaj jestem tutaj, jesteśmy tutaj, Tadek i Witek. Kilku też łączy się duchowo. Jesteśmy tutaj, by się modlić, to oczywiste. Jako koledzy kursowi syna pana Aleksandra, księdza, ale też jako chrześcijanie chcemy, ja wiem, że to jest prawie że niemożliwe, ale w jakiś sposób uczestniczyć w tym waszym cierpieniu i część tego cierpienia wziąć na siebie, solidaryzować się z tym cierpieniem. I obiecujemy też oczywiście modlitwę i ja dziękuję za te wszystkie spotkania u was w rodzinnym domu. Ostatnio jakoś tak było, że była przerwa, ale dzisiaj jesteśmy tutaj na tym szczególnym, ostatecznym, ostatnim już tutaj na ziemi. Ale wierzymy, że kiedyś będzie jedno wielkie spotkanie wiecznie trwające w chwale nieba. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Podam intencję mszy świętych, zamówiony i ofiarodawców, zamówiony ze świętej pamięci Aleksandra Piątkowskiego, które będą odprawione w naszym kościele parafialnym od żony Barbary w siódmy dzień po śmierci, od żony w 30 dzień po śmierci, od Caritasu parafialnego, od Juskowiczów i Młynarczyków, od Mieczysława Kruczka z rodziną, od Roberta Janika z rodziną, od Zofii Gustawa Janik, od rodziny Natanek z Gliwic, od Teresy Ryszarda z Żywca, od Marii Józefa Kapera z Rupniowa, od Krystyny Kędroń i Emilii Wilczek z Limanowej, od Krystyny i Marcina Sowa z Niemiec, od Doroty i Andrzeja Stach z Rupniowa, od Barbary i Krzysztofa Nowak z Rupniowa, od Józefa Korby z Wilkowiska, od Kazimiery i Wojciecha Dudek z rodziną, od Marty i Jana Jamrus z rodziną, od sąsiadów Drożdżów i Jurków, od Władysławy i Bronisława Opach, od Zofii Sawielskiej z rodziną, od Sławomira i Anny Pietroń, od brata Mariana z żoną Bożeną, z dziećmi Piotrem, Agnieszką z rodziną, Martą z rodziną, Angeliką, Małgorzatą z rodziną,
od Władysława i Jana Zdeb z rodziną z Limanowej, od Stanisława Sawielskiego z rodziną, od Władysławy Józefa Trojańskiej, od Wiesławy Korta z rodziną, od Ewy i Stanisława Trojańskiej, od Marii Tabor z rodziną, od rodziny Górków, od Danuty Stanisz, od Stanisława Stanisza, od Marii i Piotra Twaruk-Sowlin, od Marii Sawielskiej z Podłopienia, od Barbary Kumańskiej, od Marii Jana Kumańskiej, od Agnieszki i Rafała Nowickich, od Wiolety i Szymona Nowickich, od Karoliny i Krzysztofa Kowalskich z dziećmi, od Teresy i Piotra Kaja i Janiny Knapik, od rodziny Musiałów z Rupniowa, od Agaty i Romana Smorońskich z Rupniowa, od Marii Adama Wojsław, od Anny i Sebastiana Kruczek, od Grażyny Smorońskiej, od Stanisława Sojki, Stanisława Miśkowiec, od Józefa i Marii Bubulla z rodziną, od Władysławy i Józefa Opach z rodziną, od Jolanty i Pawła Król, od Justyny i Krzysztofa Król, od Kazimierza Króla, od Józefy Król, od Józefa Króla, od Danuty i Bogdana Franczak z dziećmi, od Zofii Eugeniusza Pala, od Marii i Józefa Franczak z rodziną, od Janusza Franczaka z Podłopienia, od parafian z Bubrki dwie msze święte, od koleżanek ze szkoły podstawowej syna Mariusza, od Zofii i Władysława Pietroń, od Wojciecha Bokowego z rodziną, od Andrzeja Śliwy, od Róży Antoniego Spadwy, której członkiem zelatorem był Paweł Cieślik, od Sabiny i Wacława Wilczek z rodziną, od Teresy i Kazimierza Matlongów, od Piotra Klima, od Stanisława Górki, kolegi z pracy, od Górków ze Starego Rybia, od Iwony i Romana Słukowskich, od pracowników firmy PBM Słukowscy, od Teresy i Wacława Petersheim, od Beaty i Henryka z córkami, od Jana i Jadwigi Smotr, od Anny Tabor z rodziną, od Barbary Legień z rodziną, od siostry Leokadii z rodziną, od bratanic Aliny Justyny Natalii Piątkowski, od brata Romana z żoną, od córki Marty z mężem i synami, od córki Anity z mężem, od syna Dariusza z żoną i dziećmi, od syna Janusza z rodziną, od córki Doroty z rodziną, od wnuczki Patrycji z Mateuszem, od Czesławy Wilkoszewskiej z rodziną, od Barbary i Roberta Palar z rodziną, ksiądz kanonik Kazimierz Basista, także od prawie msze święte, od Piotra i Marcina Nowickich, od Kazimiery i Marka Wąsowicz, od Pauliny i Marka Wronów, od Kazimierza Kwiatkowskiego, od Marii Eugeniusza Bożemskich, od Józefa Kolarza i ksiądz Józef Młyński poza parafią za świętej pamięci Aleksandra, od Bogumiły i Czesława Malec, od Józefy i Mariana Opach, od Stanisławy i Jana Pach, od Renaty i Stanisława Młyńskich, od Renaty i Grzegorza Młyńskich, od Genowefy Młyńskiej, od Janiny Jedwarda Knapik, od Stanisława i Krystyny Muchów, od Jana Wiesławy Myszków, od Marii Słukowskiej, od Małgorzaty i Czesława Wąsowicz z rodziną i od Marii i Władysława Pączków z Kisielówki. Bóg zapłać za wszystkie zamówione prześwięte za świętej pamięci Aleksandra. Moja ojczyzna jest w niebie tam, gdzie wśród nich kiedyś znajdę się sam, gdzie ten święty niezliczony chór chwali wiecznie tam baranka zwór. Niebie tam, niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam, w niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam, wkrótce w niebie i ja znajdę się, lecz o jedno, Jezu, proszę Cię, przywieź też wszystkich i moich tam, w kraj ten, gdzie wiecznie królujesz sam. W niebie tam, w niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam, w niebie.
tam, w niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam. Pożegnajmy serdecznie naszego brata Aleksandra. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez śmierć Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pięć zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony. On wezwał ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu o ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste, boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem. Pozwól oglądać chwały twej majestat. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci przemieniasz w jutrzenkę życia. Wejrzyj na Twoich wiernych pogrążonych w żałobie. Twój Syn, nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszym bratem Aleksandrem i wszystkimi braćmi i siostrami tam, gdzie otrzesz wszelkie łzy z naszych oczu, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cię
do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie, niechaj cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną. Wieczne odpoczywanie raczy mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Odpoczywanie racz mu